spotykamy się dzisiaj, aby wspólnie przeżyć 94. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach oswobodziła się z więzów niewoli i osiągnęła wolność. Chcemy uczynić dzisiejszy dzień refleksją nad historią i współczesnością naszej ojczyzny. Spróbujmy dziś inaczej niż zwykle przyjrzeć się Polsce. Posłuchajmy polskich pieśni patriotycznych, w których jak w lustrze odbiły się losy polskiego narodu. Dlatego proszę wszystkich o powstanie. Baczność, poczet sztandarowy, sztandar szkoły wprowadzić. Do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Po hymnie spocznij. Do Ciebie, Panie, w dziejowej godzinie głos Twego ludu z ziemi polskiej płynie. Wróć nam, o Boże, ojczyznę kochaną, w Troję rozdartą i w morzu krwi skąpaną. 100 lat niewoli znieśliśmy w pokorze, wyrzuci z ziemi, pogardą karmieni. Twa sprawiedliwość wszystko zwrócić może, Twa opatrzność zło w dobro przemieni. Niech nasza Polska wśród narodów stanie, dzielna i mądra, jednością złączona. Oto Cię prosim z głębi duszy, Panie, ojcowskie wyciągnij ku nam ramiona. Zanim nadszedł upragniony dla Polaków Dzień Niepodległości, 11 listopada 1918 roku, kraj nasz znajdował się 123 lata pod zaborami rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język i obyczaje, ale dzięki patriotycznemu sercu naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane. Polacy wtedy byli biedni. Nie mieli wolnego kraju, ale mieli polską kulturę. To dzięki niej wytrzymywali lata niewoli. Chociaż wykreślona z mapy Europy, istniała w ich sercach. Nie rzucimy ziemi, skąd nasz ród. Nie damy pogrzeć mowy. Polski my naród, polski ród, królewski szczep piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Do krwi ostatniej kropli zżył, bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie w proch i w pył krzyżacka zawierucha. Twierdzą nam będzie każdy próg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg.
Polska. O ileż w jednym słowie może się mieścić wielkiej treści, ile rozpaczy i boleści. Dodatek nadzwyczajny, dodatek. 28 czerwca 1914 roku zamach w Sarajewie. Ofiarą padł arcyksiąże Franciszek Ferdynand wraz z małżonką. Przysłowiowa iskra padła na beczkę prochu. Kiedy 1 sierpnia 1914 roku wybuchła wojna pomiędzy Rosją a Niemcami i Austrią, w sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi godzina wyzwolenia. Trzy państwa zaborcze rozpoczęły między sobą wojnę. Polacy musieli walczyć w szeregach wrogich armii. Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani. Że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani. Chłopcy malowani, sami wybierani. Wojenko, 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 cóżeś ty za pani. Wojenko, 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 cóżeś ty za pani. Podzielił nas, mój bracie, zły los i trzyma straż. W dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy śmierci w twarz. W okopach pełnych jęku, słuchani w armat huk, stoimy naprost siebie, ja wróg twój, ty mój wróg. Las płacze, ziemia płacze, cały świat w ogniu drży. W dwóch wrogich sobie szańcach stoimy ja i ty. Noszą lampasów, lecz szary ich strój, nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą szary strój, a przed nimi drzewce salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Bo idą, a w słońcu kołysze się stal, dziewczęta zerkają za płota, a oczy ich dumnie utkwione są w dal. Piechota, ta szara piechota, a oczy ich dumnie utkwione są w dal. Piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą szary strój, a przed nimi drzewce salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Robiła matka synowi skarpety we dnie, w nocy, nad ranem. Chyliła się głową matczyna nad najtkliwszą robotą. Poruszały się druty w dłoniach zmarszczonych z ochotą. Thank you.
gdzie płonie słońce, brzus i łuk, gdzie ziemię brzus, jak mazowiecki kół, to ludzisz tu, gdzie wiesz, by pośród kół, to ludzisz tu, gdzie kłęby chcieli mieć ojczyznę niepodległą, tylko nie bardzo wiedzieli, jak uzyskać tę wolność. Różnili się poglądami. Dążyli też odmiennymi drogami do niepodległości. Działało wielu patriotów, a wśród nich Józef Piłsudski. Na świeższe wiadomości. 6 sierpnia 1914 roku z rozkazu Józefa Piłsudskiego w stronę Zaborowskiego wyruszyła pierwsza kompania kadrowa. Ostra. Nie ma ani strzelców, ani drużyniarzy. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Znoszę wszelkie odznaczenia specjalnych grup. Jedynym waszym symbolem odtąd jest orzeł wiatru. Żołnierze, spotka wasz zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do królestwa i przystąpicie granicę zaboru rosyjskiego jako czołowa kolumna Wojska Polskiego. I będziecie walczyć o oswobodzenie ojczyzny. Smutne pieśni gra.
1914 roku do życia Legiony Polskie. Dowódcą pierwszej brygady został Józef Piłsudski. Wielka kapłanka słowiańskich ołtarzy, dzielnością, mocą i mądrością wielka, mistrzyni życia i nauczycielka. Wróć jasienku z tej wojenki.
Legiony polskie walczyły dzielnie przy boku państw centralnych, lecz ani Niemcy, ani Austro-Węgry nie myślały o utworzeniu niezależnego państwa polskiego. Dlatego też Józef Piłsudski składa dymisję, a jego żołnierze odmawiają złożenia przysięgi wierności państwom centralnym. Dlatego też... Wiadomości z pierwszej ręki. Józef Piłsudski aresztowany. Władze niemieckie osadziły go w twierdzy magdeburskiej. Rok 1918 to rok brzemienny, wielkie dziejowe wydarzenia. Rozpada się Cesarstwo Austro-Węgierskie. W Niemczech wybucha rewolucja. Nie istnieje już carska Rosja. W wyniku rewolucji powstała Rada Komisarzy Ludowych. Nowy rząd bolszewicki anuluje traktaty rozbiorowe Polski. Kończy się pierwsza wojna światowa. Tymczasem na ziemiach Polski tworzą się lokalne ośrodki władzy. Polacy nie stoją bezczynnie. Dodatek nadzwyczajny, dodatek. 5 listopada 1918 roku w Lublinie powstał polski rząd. Chłopaki, w Warszawie, Łodzi rozbrajają Niemcy. Tak, tak, to prawda, ja też widziałem. Przed Grandem zerwano oficerowi epolety. Ludzie na ulicach śpiewają, z Mikołajem skończone. Pójdziem na Wilhelma odbić Wielkopolskę, co ją gnębi szelma. Wolność, nareszcie wolność. Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą. Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem, na którym z lochu, co był twą stolicą, 100 lat swym własnym dźwignąłeś się duchem. Żadne miana nadto cię nie zaszczycą, co być nie mogło przez wiek twą ozdobą. Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą, lecz czymś największym, czym być można, sobą. Niech żyje Polska niepodległa! Najświeższe wiadomości, najświeższe wiadomości. Wczoraj, 10 listopada, z internowania powrócił Józef Piłsudski. Dzisiaj, 11 listopada, objął władzę nad wojskiem. Niech żyje Polska! Niech żyje przyszły naczelnik państwa Józef Piłsudski! Niech żyje! Dano mi wszystko do rąk. Dla upiększenia mojej pracy. Dla upiększenia moich wspomnień, dla honoru i zaszczytu moich dzieci dano mi miano naczelnika. Z takiej jedynie ustępliwości wzajemnej, z takiego jedynie poszanowania wzajemnego, z takiej umiejętności podawania do wspólnej pracy dłoń wszystkim wypływa moc wielka w chwilach trudnych i chwilach kryzysów państwowych. Żeby Polska
dowód trzymała, dumne wiersze pisał Norwi. I kto szable mógł utrzymać, ten formował legion, wojsko, żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską. Matki żony w brocznych izbach wyszywały na sztandarach, a hasło honor i ojczyzna i ruszała w pole wiara. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność, poczet sztandarowy, sztandar szkoły wyprowadzić. Spocznij. Dziękujemy wszystkim za obecność na dzisiejszej akademii.